Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Train Sim World. I dzisiaj sobie poprowadzimy oto tą lokomotywę parową ze składem towarowym. I wchodzimy sobie właśnie na górę. I za zadanie mamy usiąść na fotelu maszynisty. Czemu to okno się samo z siebie otwiera? Tego to ja nie wiem. Ale mam... Ale miałem... ustawić nastawnik kierunku maksymalnie do przodu i aktualnie możemy otworzyć naszą przepustnicę, dzięki czemu możemy poruszać się do przodu. Wszystko w porządku. Okej. Woda? Jest. Okej. Jak to było? Jak to było? Ja to... Nie, to dużo jest wody na dr. Już mieliśmy poślizg. No, będzie ciekawie. Dobrze. To możemy już zamknąć. Coś czuję, że dzisiaj piasecznica się nam bardzo przyda. No i tak. Na razie mamy za duże ciśnienie pary póki co, ale to na spokojnie ogarniemy. Właśnie. Jedną rzecz bym chciał tylko zobaczyć. Znacznika nie. Znacznik, znaczenie następnego. Okej. No dobrze, dojeżdżamy sobie. Mamy się tutaj zatrzymać. I hamulcem parowym sobie się zatrzymamy. Okej. W dalszym kierunku do tyłu. Okej. Wejście wagonów. Dobrze. To jest ładnie poustawiane. Spójrzmy sobie to. Na razie jeszcze. Nie,
hamujemy sobie ładnie hamulcem parowym. Okej. Ogólnie. Jak się zatrzymaj się. No właśnie. O to mi chodziło. No i pięknie. Ciekawa przycinka to była. No dobrze. Zablokujmy. Dobrze, to sobie zahamujmy. No i musimy je sprzęgnąć, tak? Sprzęgnięte. Fajnie. Zamknij drzwi. A ustaw maksymalnie w prawo. No i będziemy zaraz lecieć. Release to release. Dobrze, otworzymy, ale sobie lecz ejector musimy otworzyć na troszkę. Okej. Okay. Do Fusford Hall mamy dojechać, tak? Dobrze, piasecznicę dajmy naprzód. Dobrze, lecimy. To możemy już zamknąć, okej. Okay. Włączmy piasecznicę. No i ruszamy. Tą dziewiczą podróż. Mieliśmy sobie reverser. Jeszcze bardziej. Tam ciśnienie pary spada. Idziemy pod górę, ale dajemy radę, tak? Poziomem wody jest dobrze. A to jest właśnie najgorsze, że ja tak za bardzo nie wiem, jak tutaj dać wody. Injector water valve. Okej, chyba będzie dobrze. Taką nadzieją. Ale nie tak zrobimy, może to coś pomoże. Czy nie wiem. Ale może akurat. Może dajmy trochę więcej mocy. Trzeba zmniejszyć, bo za mocno nam ciśnienie ucieka. Przynajmniej takie jest moje zdanie.
pan się patrzysz? Bo tu mamy czerwoną kreską, a my mamy 150, nie? Jak panu spadnie za bardzo, czemu ten dźwięk się tak psuje, no? To tu chodzi. Nie wiem, nie rozumiem tego symulatora. Wjechaliśmy gdzieś w tunel. Ten tu ciągle łopatuje do tego pieca. Aż tyle pobiera, panie, węgla. My mamy wundziel, w ogóle mamy. Lecimy. Dobra. Trzeba zaaplikować hamulec, bo to z górki się nagle zrobiło. Nie wiadomo skąd. Gdzie tu nam pokazuje zegar, manometr? Nie w tym kierunku. Otwórz to. Szybciej pójdzie. Super. Zamknij. No i lecimy. Teraz jest pod górę. No, nieciekawie. Daj, Sandrę, puść nam. Naprzód. Mamy duże ciśnienie na tłokach. Dobrze. Jest ten manometr od ciśnienia. Tu jest od ciśnienia pary. Jeszcze gdzieś powinien być też chyba od ciśnienia na tłokach. Tam, w którym to miejscu było wszystko. Co się dzieje? Gdzie jest ciśnienie wody, panie? Dźwięk mi urywa. Gdzie jest ciśnienie wody? Dobra. Opel full, zamknij, otwórz, nie. Dobra. To jest otwarte. Out injector, a to jest life injector. Weź to też otwórz. Dobra. Lecimy, przyspieszamy. Mieszamy nastawnik kierunkowy i lecimy. To nam pary ubyło za bardzo. Gdzie już mamy znowu 150? Co jest tym dźwiękiem? Widzę, że na nagraniu jest to samo. Wagon hamulcowy jest, jest. O, 50 mil na godzinkę z towarkiem. Tu pasażer jedzie. Super. Wyłącz Sandrę.
mamy pośpiesku, czemu? Myślę czemu, bo on nie chce. Nie chce już szybciej jechać. Teraz pomóżmy hamulcem parowym. Zaczęliśmy przyspieszać. Że nie wiem skąd my byśmy mieli wiedzieć, z jaką my prędkością się poruszamy, jak nie mamy tutaj manometru od tego. Ja widzę, że mój trik z tamtym otwarciem tamtego zaworu posłużył dobrze. Woda się uzupełniła, super. Nie, no ale ładny, ładny. Nie ma co chodzi z tym dźwiękiem, nie? W tymże. Nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Dźwięk. Może to? Nie wiem. Nie, dalej jest to samo. Nie wiem o co chodzi. Mogę sobie zejść, pociąg pojedzie dalej. Mamy wody? Okej, otwórz. Ach, to jazda powyżej ograniczenia, jak jadę 50. Przehamuj, no i tyle. Fajnie. A nie, a tutaj też skaczesz. To zamknięte, to patrzcie jakie były naprężenia na tłoku. Nie, to otwarte, to naprężeń nie ma żadnych. No dość, zostawmy. Niech się odpręża, a nie napręża. Dobrze, ale teraz już przejdę do normalnej pracy, nie w tym kierunku, w tym.
Masz więcej z tego pociągu, to my nie wyciśniemy. No już jest jego prędkość maksymalna. Nie wiem, czy taka... A co to za cisza nastała? Aha, fajnie. Co, jakiś zatrzymać się trzeba, co? Dawaj Sandrę naprzód i tyle. Lecimy. No. Nie wiem, czy to się powiedzie tak szybko, ale no dobrze. Ja myślę, że on na moim torze stoi. On obok. Na pewno, no. Nieźle. Dużo mu to coś zajmuje, a te wagony to w ogóle hamują czy coś? Nie wiem. Już nieźle przejechałem. Koła w naszej lokomotywie to w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Albo na sterownik kierunku nieźle. Jeszcze 23 mile my jedziemy? O matko. W ogóle się nie zatrzymuje, co to ma być? Mi naprężenia mi natłoki, aha, bo ja źle hamowałem. Bo ja hamowałem na tych, dobra. Mój błąd. Zamiast hamowań normalnie, to ja na... dobra. Resztę, drodzy Państwo, zobaczycie już w kolejnym odcinku. Spróbujemy cofnąć się do naszej lokalizacji, w której mieliśmy się awaryjnie zatrzymać. No niestety nie udało nam się osiągnąć. Spróbujemy to zrobić teraz. Pan wyłącz tą Sandrę, bo się zaraz piasek skończy. Jak się skończy, to będzie nieciekawie.
Zamknij to. Ciemno się zrobiło. No nieźle. No tego to bym się nie spodziewał. Szczerze powiem. No dobrze. Drodzy Państwo, ja zacząłem tu odcinek. Ale no niestety ten odcinek musi się szybko zakończyć. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.